Szczęść Boże, drodzy rodzice, kochane dzieci, wszyscy, którzy łączycie się z nami w tych nietypowych roratach, witamy Was serdecznie. Jest z nami również Alicja, uczennica klasy trzeciej, która przygotowuje się do sakramentu. Jakiego sakramentu, Alu? Komunii Świętej. Do sakramentu Komunii Świętej. Do sakramentu obecności Pana Jezusa w jej serduszku. Wczoraj na naszych roratach poznaliśmy pierwszą osobę. Alu, pamiętasz, o kim mówiliśmy wczoraj? O Joannie Moli. Joanna Mola. Osoba, która przeżywała w swoim życiu bardzo trudne chwile, ale te chwile łączyły ją bardzo mocno z Panem Jezusem. Przyjmowała często Komunię Świętą, rozkochała się w Eucharystii. Miała bardzo dużo siły do pokonywania trudności życiowych. Alicja, skąd brała tą siłę, Joanna? Z Eucharystii. Z Eucharystii. Kochani, jesteśmy w naszej parafii, gdzie na środku mamy tabernakulum, na którym piszą słowa Ego Sum. Ja jestem. Pan Jezus jest z nami. Pan Jezus czeka na nas. Pragnie, abyśmy przychodzili do Niego codziennie, ale szczególnie czeka na nas w taki jeden ważny dzień. Dzisiaj chcemy się zastanowić, dlaczego właśnie ten dzień, dlaczego niedziela jest dniem, kiedy spotykamy się z Jezusem na mszy świętej. Wróćmy do stworzenia świata. Alicjo, pamiętasz stworzenie świata? Przypomnij sobie, w ile dni Pan Bóg stwarza świat? Pan Bóg stworzył świat w 6 dni, a 7 dnia odpoczął. 7 dzień to jest? Niedziela. Niedziela, właśnie. Pan Bóg stwarza świat, 7 dnia odpoczywa. 7 dzień przeznacza na to, abyśmy my spotykali się z Nim, oddawali Mu cześć. Ale również dał nam Bóg przykazania. Tych przykazań jest, Alicja, ile? 10. Mamy 10 Bożych przykazań. I jedno z tych przykazań, trzecie przykazanie, mówi nam, że... Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Trzecie Boże przykazanie. W tym przykazaniu Pan Jezus zachęca nas do tego, abyśmy przychodzili. Abyśmy przyjmowali Go w Eucharystii, przyjmowali Go pod postacią białego chleba. Jest ono tak ważne, że nawet przykazania kościelne o tym mówią. Mamy przykazanie kościelne, pierwsze, które mówi nam w niedzielę i święta. Nakazane uczestniczyć we mszy świętej i powstrzymywać się od prac niekoniecznych. Powstrzymywać się od prac, Alicjo, co to oznacza, jak myślisz? Że wtedy nie trzeba sprzątać w domu, odrabiać lekcji. Od tego jest co? Niedziela. Sobota. W niedzielę nie pracujemy, prawda? Niedzielę poświęcamy Panu Bogu, poświęcamy obecności z Nim. Dlaczego właśnie niedziela jest takim dniem? Kochani, w niedzielę Pan Jezus zmartwychwstał. To w poranek wielkanocny, w niedzielę, przeżywamy Jego zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. Ale również w niedzielę Jezus zaprosił swoich apostołów do Wieczernika, aby spotkać się z nimi, aby objawić się im, pokazać się i powiedzieć: żyję, jestem. My również spotykamy się w niedzielę w naszym Wieczerniku parafialnym, aby spożywać ciało i krew Pana Jezusa. Niedziela jest wielkim dla nas darem. Jest dniem, w którym spotykam się z osobą, którą bardzo kocham. Jeżeli kogoś kocham, Alicja, to na niego czekam? Tak. Z utęsknieniem? Tak. No właśnie. A jak czekam na Jezusa? Czy tęsknię za Nim? Czy niedziela jest dla mnie dniem świętym? Czy w niedzielę potrafię wszystko odłożyć i przyjść, aby oddać cześć Panu Jezusowi? Aby spotkać się z rodziną? Aby zjeść wspólny obiad? Czy taka jest moja niedziela? Kochani, pamiętajcie, Jezus Chrystus czeka w Eucharystii, jest tutaj dla nas obecny i chcielibyśmy Was jeszcze raz zaprosić do tego, co jest bardzo ważne, do przyjmowania Jezusa w sakramencie białego chleba, bo spożywanie tego chleba zaprowadzi Cię do nieba.